Tłumy publiczności zgromadzone na widowni, łzy wzruszenia i gromkie oklaski. Tak zakończył się pierwszy koncert festiwalowy poświęcony pamięci wybitnego polskiego kompozytora Henryka Mikołaja Góreckiego. Przejmująca podniosła muzyka, wybitni wykonawcy i niepowtarzalne utwory towarzyszyły rybniczanom podczas drugiego festiwalu muzycznego imienia Henryka Mikołaja Góreckiego, który odbył się w Bazylice Świętego Antoniego Padewskiego w Rybniku. Wśród wykonawców nie zabrakło wybitnego dyrygenta Jerzego Maksymiuka, dzięki któremu koncert pozostanie w pamięci widzów na długi czas. Muzycy Filharmonii Rybnickiej imienia braci Szafranków zaprezentowali publiczności utwory z repertuaru m.in. Feliksa Mendelssohna, Ludwika van Beethovena, a także samego Mikołaja Henryka Góreckiego. Doniosła muzyka sprawiła, iż koncert zyskał nie tylko wyjątkową oprawę, ale i charakter. Licznie zgromadzona publiczność poprzez uczestnictwo w tym niecodziennym wydarzeniu mogła oddać wyrazy uznania dla niezwykle uzdolnionego kompozytora Mikołaja Henryka Góreckiego, któremu poświęcony był tegoroczny koncert.